Witam wszystkich bardzo serdecznie, mówi do was senior gracz, a to jest kolejny odcinek moich przygód w krainie gry Czernobylite, gdzie jako profesor Igor Imieniuk poszukuję żony Tatiany, która zaginęła w gruzach, czy też w ruinach elektrowni atomowej w Czarnobylu. Na początku, jak zawsze, bardzo serdecznie dziękuję za wszelkiego rodzaju polubienia, komentarze i subskrypcje, które pojawiły się po opublikowaniu poprzedniego odcinka. Mam nadzieję, że ten będzie dla was jednakowo interesujący. Moi drodzy, tak teraz patrzę i widzę, że tak, tu zostawiłem jakiś bałagan. Ciekawe, czy ten bałagan jest do wzięcia w menu budowania, o jak najbardziej, zobaczcie. Cyk. Tu jeszcze. Cyk. Nawet części elektroniczne były. Dobra. Tu jeszcze coś? Nic, nic, nic. Dobra, wyjdźmy sobie. Schody, które prowadzą do góry. Jakieś pudło. A w pudle rewolwer. No i proszę bardzo, okazuje się, że ja tej mojej bazy tak do końca nie zwiedziłem. Tu jeszcze jakieś drzwi, ale niestety na razie zamknięte. Nie da się ich otworzyć. Ciekawe, ciekawe. No dobra, mam rewolwer, a to oznacza, że mogę uzbroić Oliwiera. Taki też mam zamiar. Tylko się zastanawiam, czy dać mu ten rewolwer na razie taki, jaki jest, czy mu go trochę ulepszyć. Na dobrą sprawę, no on jest, można powiedzieć, dosyć wprawionym w bojach żołnierzem, więc może by dać mu ten rewolwer taki, jaki jest. Z drugiej jednak strony troszkę mu go ulepszę, zobaczymy. Mój jest już dosyć mocno ulepszony, weźmiemy ten. Zaczniemy może od magazynka, tak. Magazynek, który nam zwiększy zasięg, moi drodzy, stabilność i rozmiar magazynka, to wiadomo. Taśma nabojowa, no raczej do rewolweru taśma nabojowa to chyba nie pasuje, kurczę, byłoby to co najmniej dziwne. Podwójny cylinder, no to tylko mamy rozmiar magazynka i dosyć drogie to jest ustrojstwo. No to w takim razie tak, powiedzmy sobie, żebym mu zrobił właśnie lepszy magazynek, żeby miał tych nabojów więcej. Przy okazji broń ma też dłuższy zasięg. Spróbujmy mu teraz zrobić coś, żeby mu zwiększyć siłę rażenia. Zobaczmy układ spustowy. Zasięg, stabilność. Moi drodzy, zasięg i stabilność. Zasięg i stabilność, części palne. No dobra, zaryzykujemy. Niech będzie. Zasięg i stabilność. Ok. To teraz przejdziemy sobie. Nie tu, nie tu, nie tu. Tylko tu, do lufy. Spróbujemy mu jakąś fajną lufę też tutaj. O proszę, obrażenia, zaraz zwykła lufa. Lufa długa. Zasięg się zwiększa, ale obrażenia mniej przyrastają. Ja myślę, że zupełnie spokojnie możemy mu machnąć tutaj po prostu tą lufę ryflowaną. Dobra. Co tu dalej mamy dla niego jeszcze? Kolba lub uchwyt. No to wejdźmy tutaj i zobaczmy, co się da zrobić. Pierwsza, którą mamy do dyspozycji, no niestety potrzebne są substancje chemiczne, których już nie mamy. Ogranicza odrzut i zwiększa obrażenia. Druga, którą mamy, zwiększa stabilność i zasięg. I dobrze, wiecie co? Zrobię mu to, a zobaczmy trzecią. Trzecia, stabilność i ograniczenie odrzutu, ale nie mam już substancji chemicznych. Wobec tego zupełnie spokojnie zrobimy mu taką, taki, można powiedzieć, taką kolbę. No i jeszcze na koniec, moi drodzy, celownik. Tu mamy celownik standardowy. Oczywiście tutaj mamy celownik karabinowy. Tu mamy zamknięty celownik z czerwoną kropką. Proszę bardzo, ale substancje chemiczne są potrzebne, których już nie mamy. No więc nie pozostaje nic innego, jak dołożyć mu ten karabinkowy. Ale zobaczcie, że nie wpływa on na statystyki broni. Niby większy i dokładniejszy celownik przeniesiony z karabinu. Standardowy celownik żelazny. I on jest chyba na wyposażeniu. Tak, bo tutaj nie widzę, żeby coś kosztował. Tak, jest już w użyciu. Dobrze. Czy mu zwiększyć, czy nie zwiększyć? To są części mechaniczne, raptem jedna. Dobra, jak ma być dokładniejszy, to niech ma. Ok, i skończyliśmy budować, moi drodzy, skończyliśmy budować
rewolwer. Skończyliśmy budować rewolwer dla Oliwiera. Zobaczmy, czy coś się dzieje w radiu. W radiu się nic nie dzieje. Pogadajmy zatem z Oliwierem. A, on sam chce za nim pogadać. Nie wiesz, nie ma nie. Ja tu znowu to. Nar gotuje się k masztabnej postawki przypasów. Może te pieściwe pajki zawiezut. Нельзя упускать такой шанс. А ты, похоже, времени зря не терял. Отлично. Я этим займусь. No dobrze, słuchajcie, okazuje się, że mamy misję fabularną, tym razem od Oliwiera. Zaraz się do niej, że tak powiem, zaraz się jej przyjrzymy. Ładne, Igor. Co dalsze? Ale właśnie, co dalsze? No dalsze to chciałbym, żebyś mi pokazał swoje wyposażenie i ja ci dam celownik karabinowy, spust, tak jest, to jest to. To jest mój, luneta snajperska, a to jest jego, proszę bardzo. I zobaczcie, odporność mu wzrosła, czy nie wzrosła? Nie, odporność mu nie wzrosła, ale wzrosła mu walka, ma maksimum praktycznie rzecz biorąc. Spostrzegawczość i inteligencja dzięki temu pistoletowi też mu wzrosła. Nie mamy jeszcze pancerza, pancerz trzeba będzie zrobić. Czyli trzeba będzie jeszcze budować maszyny i tworzyć pancerze z płyt żelaznych, no, które mam nadzieję znajdziemy. Okej, mam nadzieję, że on będzie zadowolony z tego rewolweru. Kurczę, patrzcie, tam helikopter lata. Helikopter tam lata i patroluje. Tam daleko też coś się dzieje. Dobra, spróbujmy przydzielić misję. Zobaczmy tę misję fabularną, gdzie ona tam jest. Ups. Strefa wykluczenia zmienia się pod wpływem twoich decyzji i postępów w grze. Jeśli widzisz więcej helikopterów na niebie i więcej patroli NAR w terenie, lepiej przygotuj się do walki. W czasie misji na pewno spotkasz wielu żołnierzy z lepszym wyposażeniem. Jeśli widzisz więcej czarnobylitów wokół elektrowni, zwiększa się szansa na spotkanie większej liczby silniejszych potworów. Na razie jeszcze nie udało mi się spotkać ani jednego potwora, z wyjątkiem takich, które tam robiły wow i coś tam krzyczały, powiedzmy sobie, tak? I tylko tyle. Bieg czasu wpływa na strefę wykluczenia. Staje się ona bardziej radioaktywna, a rosnąca ilość cząsteczek czarnobylitów w powietrzu zwiększa częstotliwość występowania burz czarnobylitowych. Możesz zbudować w zonie specjalne maszyny, aby przeciwdziałać tym siłom lub nawet całkowicie odwrócić ich działanie. Świetnie, czyli będziemy mogli budować w terenie. Ok, kopacz, wojskowy transport. Gdzie to kopacz jest? Tu jest kopacz, o tu. Tu, gdzie akurat patroluje śmigłowiec, tak? Widać elegancko. Śmigłowiec patrolowy. Dobrze. Centrum Prypeci jest tam daleko i chyba po centrum Prypeci lata ten drugi. Teraz zobaczymy, czy to jest port Prypeć. Oko Moskwy jest tam gdzieś daleko. Czerwony las. Port Prypeć jest tutaj. Port Prypeć jest, można powiedzieć, też patrolowany, słuchajcie, ale numer. Nie bardzo wiadomo, wobec tego nie, to nie jest port Prypeć, to coś innego on tam patroluje, ten śmigłowiec. Dobrze, Kopaczi na pewno i centrum Prypeci chyba na pewno. Dobrze. Pytanie brzmi, co się stanie, jeżeli ja na misję główną, fabularną, skieruję NPC-a? Szanse na powodzenie 90, na powodzenie 93%. Okej, okay. No to ciach. 93%. A ja bym sobie poszedł tak, oko Moskwy eksploruj. W tej części zony nie dzieje się nic znaczącego, warto jednak odwiedzić w poszukiwaniu żywności i zapasów. Nie widzę stąd, moi drodzy, czy jest tam patrol, czy tam patrolu nie ma, jeżeli chodzi o śmigłowiec. Ktoś tam lata, ale to daleko. Czerwony las. Zrzut zaopatrzenia medycznego. Wiecie co? Dobra, zobaczmy, co nam się uda stamtąd przynieść. Tak? Nie wiadomo, jakie są szanse powodzenia dla mnie, ale niech tam. Dobrze. I rozpocznij misję. Jedziemy, no nie ma się nad czym zastanawiać. O! Współtowarzysze nie będą wykonywać misji fabularnych za Igora, ale mogą przeprowadzić rekonesans i zadbać o bezpieczeństwo w zonie. Jeśli to się powiedzie, liczba żołnierzy i wrogów, których Igor spotka podczas misji, będzie mniejsza.
Współtowarzysze mogą przeprowadzić rekonesans, gdy misja wydaje się zbyt trudna lub nie jesteś do niej wystarczająco dobrze przygotowany. Świetnie, nie jestem, wydaje mi się zbyt trudna. Niech idzie, 93% szans powodzenia. Powinno mu się poszczęścić. Dobra, jedziemy w takim razie. Tak, a my na Czerwony Las. I mam nadzieję, że przyjadę stamtąd z dobrymi, moi drodzy, znajdźkami. Ale wiecie co? Ja się tu wybrałem znowu bez wytrychów chyba. Dokładnie. Ale ze mnie ofiara. No trudno. Wrócić już nie wrócę. Mógłbym zacząć nagrywanie od początku, ale po co? Rozejrzyjmy się. Gdzieś, aha, wiadomo, no musimy się stąd Ups, co się dzieje? Czart, ja nie mogę przystrzelić sobaku. Nie mogę i co tu? Słuchaj, ja понимаю, że to nielegko, no te zwierzęta po любому umrą. A do tego uspieją wszędzie radiację roznieść. Считай это жестом милосердия. Это же просто полная жопа. Кто-то здорово накосячил, и этот кто-то должен за все ответить. Ой, але грубо мясо лечит. Занимается этим. У нас есть своя работа. Dobra, Czarnobyl powoduje wzrost promieniowania, zbuduj dystrybutor i tak dalej. To mogliśmy sobie przeczytać. Zbuduj dystrybutor. No, jak wygląda dystrybutor? Pułapki, nie pułapki, na pewno. Narzędzia konstrukcyjne, modyfikatory środowiska. Dobrze, z tym, że ja nic ze sobą nie mam. Neutralizator czarnoblitu. Potrzebne są właśnie grzyby, części mechaniczne i zioła. Nic z tego nie mamy, trzeba będzie znaleźć. Dystrybutor czasoprzestrzeni, substancje chemiczne, części elektroniczne i grzyby. Może się uda, części mamy, substancje chemiczne może się uda znaleźć, moi drodzy. I te drugie, czyli grzyby też, tak? I jeszcze mamy blokada tunelu czasoprzestrzennego. W miarę upływu czasu ogranicza liczbę tuneli czasoprzestrzennych, przez które czarnoblitowe potwory trafiają do naszego świata. W rezultacie jest ich mniej niż wcześniej. Efekt działania jest widoczny dopiero następnego dnia i sumuje się z działaniem innych urządzeń tego typu. Grzyby, części elektroniczne, substancje palne. Dobra. Okej. Jeszcze raz, moi drodzy. Pozwolę sobie tutaj wejść. Tak? I te modyfikatory, a zwłaszcza ten, to są grzyby, części elektroniczne i substancje chemiczne. Dobrze. Wiem, o co bierze. Wobec tego analizator, strzał i szukamy rzeczy. Substancje chemiczne. Mamy. Dobra. I na razie idziemy sobie ścieżynką w tamtą stronę. Okej, naładowało się. No to strzelimy sobie. O, proszę. To był bardzo dobry pomysł. Tam pewnie będzie potrzebny wytrych, którego ja nie zrobiłem. W pojemniku jest części mechanicznych sztuk 10. Dobrze. Chociaż nie, to jest szafa. O, rzeczywiście potrzebny wytrych. No trudno, moi drodzy. Nie udało się. Substancje chemiczne raz jeszcze. Dobra. Teraz przykucnę, bo nie wiadomo, co się tu może wydarzyć. Ale nie widzę i nie słyszę żołnierzy. Dobra. Wskazówka. O! Этот Козлов, похоже, ważna szyszka. Może spotkać się z nim i spросить про Татьяну? No zobaczmy, żeby się nie męczyć. Zostaje pan uważany do udzielenia profesorowi Siemionowowi pomocy w opanowaniu kryzysu. Zezwalamy na użycie wszelkich dostępnych środków, w tym śmiercionośnych, całych zasobów wojskowych pozostaje do pańskiej dyspozycji. Może pan również wnioskować o dodatkowe finansowanie w celu pokrycia wszystkich wydatków i kosztów ewentualnych strat ubocznych. Jednostki nieprzyjacielskie należy zneutralizować bez względu na wszystko. Nasza główna placówka musi zachować ciągłość funkcjonowania. Badania Siemionowa nad Czarnoblitem mają dla nas najwyższy priorytet, wszelkie pozostałe względy mają znaczenie drugorzędne. Dobra, okej, bardzo mnie to
cieszy, że mamy coś takiego. No tam niestety właśnie ta skrzynka, słuchajcie, no ofiara ze mnie, że nie zrobiłem sobie, o proszę. Co tu mamy? Amunicja rewolwerowa w tym pojemniku. Słychać coś, widać coś, nic nie słychać, nic nie widać na szczęście. Części mechaniczne. W tym pojemniku elektronika. Dobra, tam chyba coś leżało. Naboje do strzelby. W kartoniku, dobra. Co się dzieje? Hej, a co u was tam творится? Dwa dni назад что-то рвануло, a теперь в Янове солдаты и... Извините, ребята. Я просто шофер. Мне ничего не рассказывают. Но раз здесь армия, значит мы в безопасности. Разве нет? No jak jest wojsko, to jesteśmy bezpieczni, no. Dobra, grzyby, słuchajcie, to już jakiś tam ten modyfikator środowiska możemy zrobić, tak? Jakbyśmy chcieli. To w tej puszce. Substancje chemiczne, bardzo fajnie. Coś po drugiej stronie pociągu. Nic. No to dobra, no nie ma co, trzeba będzie iść w stronę celu naszego zadania. Bo się ściemnia po prostu. Tam gdzieś ziółka jakieś widzę, tam jakieś pudło leży. Dobra, koło tej lokomotywy. O, hurra! Mam jeden punkt umiejętności, ale to trochę mało, bo są potrzebne dwa najczęściej. Dobra, substancje palne. Możesz ty, gdzieś jest żołnierz, to całkiem blisko. Dobra, schowajmy się za wagon na razie. Tym bardziej, że w wagonie jest chyba racja żywnościowa. No pewnie, bardzo dobrze. Coś jeszcze? Coś widzę, widzę. Substancje chemiczne, proszę bardzo. No i dobrze. Tam jest chyba, tak? Tam jest. Dobrze. Jest tam. Sam jeden. Teraz ten mój kolega, czyli Olivier, nauczył mnie ogłuszania humanitarnego, można powiedzieć. Interesne, co na ужин. Nadzieję, że nie gorochowy suk opieć. I już go nie będę musiał. Tak, tylko go tam leciutko. O. Ubezwłasnowolnie, że tak powiem. Dobra, i na psychę mi to już nie wali, bo nikt nie zginął. Substancje chemiczne, amunicja rewolwerowa, dobra, a jeszcze gdzieś karabinek powinien leżeć. Części elektronicznej, amunicja karabinowa, dobrze. Dobrze, moi drodzy, czyli teraz możemy się znowu posuwać w stronę naszego celu. Może jeszcze tylko spróbujemy zebrać trochę zasobów, bo promieniowanie było tam dosyć duże. O, diabły żołnierz. Ciekawe, czy sam. Wygląda na to, że sam. A, nie był sam. Holender jasny. Dobra. Okej, okay. No sorry, kurde, musiałem to zrobić. Źle ze mną. Mam coś, tylko mam alkohol, kurczę, na dobre samopoczucie, ale samopoczucie mam w miarę dobre. Więc.
Dobra, może znajdę coś. U jednego albo u drugiego. Okej, mamy tutaj maść leczniczą. Bardzo mi się to podoba. A ja chciałem wziąć tylko to coś. Dobra, i tu za domem będzie kolejny. Dobra, i teraz maść lecznicza. Tak, musimy się troszkę podleczyć. Dobra, okej. No, słuchajcie, tego nie chciałem. Powiem szczerze, nie przypuszczałem, że tak się to skończy, bo tak naprawdę zależało mi na tym, żeby spokojnie tędy przejść, może trochę zasobów zebrać, a tu wyskoczyli na mnie. Okej, płyta metalowa, dwie płyty metalowe, proszę bardzo. Te drzwi da się jakoś otworzyć, czy znowu będzie potrzebny wytrych? Zobaczymy, obejdziemy sobie ten budynek dookoła. Już będziemy szli w stronę naszego celu, ale tak jak powiedziałem, tutaj trzeba zbierać zasoby. Ale promieniowanie tu szaleje. Promieniowanie tu jest tragicznie wysokie. I słuchajcie, nie widzę możliwości wejścia do tego budynku w żaden sposób. Czyli, że być może gdzieś tam są drzwi, które trzeba otworzyć wytrychem. A ja tego wytrycha nie mam. Dobra, okej. Ale nie, o, nie, no tam są drzwi niby. Tu są niby drzwi, tak? Aha, tak. Żeby otworzyć jest potrzebny wytrych. Dobra, spokojnie. Będę pamiętał, będę wiedział. Dobra, wobec tego nie pozostaje mi nic innego jak wejść na drogę. O, tam jeszcze coś leży. Tu jeszcze coś leży. Tam coś rośnie. Grzyby. Dobrze. I teraz ja już mogę zrobić jeden z tych modyfikatorów środowiska, zdaje się, tak? Tylko gdzie je postawić i po co? Zobaczmy. Zaraz zobaczymy. Wejdziemy w jakieś takie miejsce, które będzie się nadawało do tego celu. O. Aha, pod spodem jest Czernobyl. Czernobylit, który trzeba spalić. To już wiemy. Tu jest ciemno. I tylko tyle, że jest ciemno. I za wiele tu nie widać. O właśnie, to jest to. I trzeba tutaj spalić ten Czernobylit, a my nie mamy spalacza. Dobra, dobra, dobra. Okej, w porządku. Czyli możemy stąd wyjść. Możemy stąd wyjść, idąc w stronę naszego celu. Możemy zebrać to, co tutaj i to, co tam. Czyli te roślinki tutaj. Dobrze, i spróbujmy teraz eksperymentalnie wytworzyć modyfikator środowiska pod tytułem dystrybutor czasoprzestrzeni. Wykorzystuje zdolność Czarnobylitu do zatrzymywania napromieniowanych cząsteczek, spowalnia tempo wzrostu natężenia promieniowania w zonie. Dobrze. Nieprawidłowa lokacja. O, tu trzeba. Dobrze. Ok, zbudowaliśmy. Bezpieczeństwo w strefie wzrosło. Ale trudno wyczuć, żeby tutaj jakoś tak obniżyło się to promieniowanie zbyt. No zobaczymy, dobra. Nieważne. Tu dopiero szaleje. A tu już spada. Tu już spada. Tu jest jakiś domek. A w tym domku coś. W samochodzie może coś? Nie. Ojeju. Szaleje, szaleje promieniowanie. Tu coś mamy. Substancje chemiczne. I tam mamy.
substancje chemiczne. Dobra. Coś widziałem. Tu coś jest. Pojemnik, a w nim jest lek przeciwpromienny i płyta metalowa. Słuchajcie, mamy tak zwaną metalową płytę części mechaniczne. To oznacza, że będziemy mogli robić pancerz. To oznacza, że będziemy mogli robić pancerz. Dobrze. Tam jest flara chyba, tak? Już. Czyli to by znaczyło, że tu jest miejsce zrzutu. Wejdźmy to miejsce zrzutu dookoła. Zobaczmy, czy tu się da jakoś wskoczyć. Kurzy. Ok. Jesteśmy. Jedna apteczka, jeden lek przeciwpromienny i 3 butelki alkoholu. Dobra. Ok, dostaliśmy to, co mieliśmy dostać. No i teraz znowu, staropolskim obyczajem, należałoby jeszcze trochę poszperać, prawda? W najbliższej okolicy, chociaż to szperanie różnie się może dla mnie skończyć. Nie chciałbym się nadziać na pluton żołnierzy. Zobaczę tylko, czy w tym kierunku nic nie widzę, szczerze mówiąc. W tamtym kierunku są różne rzeczy. W tę stronę, 79 metrów, coś. No to pójdźmy ten kawałek. Mam nadzieję, że nie będzie to pluton żołnierzy. Jakieś ruinki widzę. Tu rosną grzyby. Trochę nam promieniowanie skacze. Czyli musimy się trzymać drogi. Ktoś tu jest? O, w diabły. Żołnierz. Тебе никогда ее не найти. Уходи отсюда. О, маш, чилос, я пердзеле. Коуким в оку. А в носе мам такие знайчки, слухайте, повем szczerze. Tu był znak, że promieniowanie, ale może jeszcze się coś znajdzie w tych ruinach po drugiej stronie. Dobra, słuchajcie, zbieram to, co jest tutaj i spadam. No i gdzie to jest? I jest, dobra. Okej. Okay. I spadam. Powiem szczerze, mam dość. Co prawda tam jest niby 100 metrów jeszcze. I moja niepohamowana ciekawość mnie... O, proszę bardzo, słuchajcie, było... Jak było 13, tak jest 13 koło tego. No ale dobra, powiedzmy sobie, że jest mi tu bezpieczniej. Wobec tego tak, jeszcze pójdę. Moja niepohamowana ciekawość pcha mnie do przodu. Obawiam się, że ostatecznie może się to skończyć moją śmiercią. O, w diabły. 3. Co mam robić? Są żołnierze. I to są jakieś... Tak. To są żołnierze. Dobrze, moi drodzy. Okej. Okay. Krótko mówiąc, koniec wycieczki. Nie będę się stresował, nie będę się narażał niepotrzebnie. Bo nie widzę takiej potrzeby, teraz przynajmniej, kiedy jeszcze nie mam osłony, kiedy nie mam jak z nimi walczyć. Mógłbym ich wszystkich 3 odstrzelić, ale nie będę kozaczył w tym odcinku jeszcze. Jeszcze nie tym razem. Jeszcze zdążymy. Jeszcze ja tu jeszcze wrócę. Wrócę, moi drodzy, porządnie uzbrojony, porządnie opancerzony. Próbuję tylko podnieść te 2 grzybki. Dobra. Nie widzieli mnie.
I tam coś sobie leży, jakieś substancje chemiczne czy coś w tym stylu. Dobra. Okej. Okay. No i to by było na tyle, jak to mówię. Tak? Zobaczymy. Tu jest małe promieniowanie, można się na chwilę zatrzymać. Zbadać okolicę. Nic tu nie widzę. Wobec tego nie pozostaje nic innego, jak otworzyć sobie portal i wrócić do domu. Okej, okay, dobrze, Olivier wrócił, misja zakończona powodzeniem, zrzut zaopatrzenia medycznego, Olivier, choroba, stan stabil, porażka, o, a dlaczego? Nie dość, że porażka, to jeszcze, moi drodzy, zachorował. No dobra, słuchaj stary, nie będę taki, dam ci jeść, dam ci pić. Tak, mamy w ekwipunku, to przełożymy sobie, tak, w takim razie dobrze, sobie wezmę normalną rację, jemu dam podwójną rację, dobrze, a to jest brak żywności, to jest pół, to jest normalna, to jest ok, damy mu podwójną rację, moi drodzy, tak, zatwierdzamy, tak, ok, wyzdrowiał. Wyzdrowiał, moi drodzy. Ja natomiast jestem taki trochę poobijany, jak widać. Będę się musiał podleczyć. No ale to już chyba nie dzisiaj, bo dzisiaj to już chyba tylko pozostaje udać się na spoczynek. Więc... Znajesz, Igor, to nie samo ubogie, żałkie miejsce z tych, gdzie mnie приходилось ночевать. Но в тройку худших оно точно войдет. Ну, прошу. Как насчет радио или растений каких-нибудь, чтобы тоску развеять? Ну, добре. Ты прав. Тут явно чего-то не хватает. Радио или растения поднимут нам настроение. Я что-нибудь придумаю. Отлично. С нетерпением жду результатов. Ну и добре. No i jak tak, to proszę bardzo, spróbujemy jakoś przeozdobić tę naszą część socjalną. Powiedzmy sobie, że tutaj postawilibyśmy stół, radio, krzesło, roślinkę. Zobaczymy, co się uda zbudować. A tam co? A tam pewnie mnie do pokoju ciągnie. Zobaczymy. Będziemy mieli pewnie nową wiadomość na tablicy. No ale dobra, okej, okay. Jak się jemu będzie tutaj lepiej spało, to czemużby nie? I to będzie, moi drodzy, komfort współtowarzyszy, ani chybi. Tak, zobaczmy, czy jesteśmy w stanie zrobić cokolwiek z elektroniki. Możemy zrobić stary telewizor. O, który znacząco podniesie komfort życia w bazie. Możemy zrobić gramofon, telewizor 160, gramofon, telewizor kolorowy 200. Słuchajcie, nawet możemy zrobić kolorowy telewizor. Nie wiem, czy stać nas na taką rozrzutność, ale ja powiem tak, jak się ludzie mają tutaj dobrze czuć, to dlaczegoż by nie? Co prawda pozbędziemy się prawie wszystkich części elektronicznych, ale to jeszcze nie teraz. To jeszcze nie teraz. No, ten telewizor powinien na czymś stać. Żeby na czymś ten telewizor mógł stać, no to potrzebujemy zrobić meble. Tak? Meble, czyli meble. Czyli na przykład postawilibyśmy sobie ten telewizor na stoliku drewnianym. To jest taboret. To jest drewniany stół. Drewniany stół potrzebuje jednego ziela i substancji chemicznych części jednej. Zbudujemy sobie stół. Nie, no drugiego na nim nie będziemy stawiali. Taki pod ścianą, żeby sobie na nim postawić telewizor. Dobrze. A drugi byśmy sobie postawili tutaj, o na przykład, o. On tam też coś daje do, że tak powiem, komfortu bazy. Koło tego oczyszczacza powietrza może, tak nie za blisko, ale tak też, o. Dobrze, żeby można było przy nim usiąść, pogadać. Ok, to już mamy stół.
Teraz zrobimy właśnie nasz telewizor. Słuchajcie, rozrzutny telewizor kolorowy. Zrobimy mu kolorowy telewizor, proszę bardzo. Mam nadzieję, że coś tam będzie telewizja Moskwa nadawać. O, proszę bardzo, jest kolorowy telewizor. Wrócimy teraz, moi drodzy, na meble i zrobimy sobie, o właśnie, dwa krzesełka. W tenże dokładnie sposób chciałem, o, jedno krzesełko na przykład tutaj, tak, drugie krzesełko. O, tutaj, do pogaduchy, dobra, w porządku. Tam teraz koło tego telewizora właśnie, nie to miałem zrobić. Nie pięciogwiazdeczny hotel, no pokaz idzie. Dobra, ale ja miałem szersze plany, większe plany, wobec tego jeszcze, o, tutaj, tak. Ozdoby, niewielkie przedmioty ozdobne sprzyjają pozytywnej atmosferze w bazie. No i dobrze. Więc spróbujmy w takim razie zrobić roślinki. Tak, koło telewizora. O, na tym możemy postawić. Nie możemy na oczyszczaczu powietrza. Ale na telewizorze możemy, chociaż podlewanie roślinki stojącej na telewizorze może się dla tegoż telewizora źle skończyć. Postawmy sobie roślinkę na stole jedną. Dobrze. Może teraz zbudujemy jakąś większą, duża roślina fajna do postawienia na podłodze. Może jeszcze większą, beczka, śmietnik, super wielka roślina z grzybów, cztery grzyby, a mam ich sporo, wiecie co, dobra, tak koło telewizora, żeby sobie stała, powiedzmy sobie elegancko, jeszcze jedną, no dobra. Ale niekoniecznie tak symetrycznie, bo to przecież nie o to chodzi. O, niech sobie tutaj stoi, koło oczyszczacza powietrza. Dobrze. I jeszcze do tego, moi drodzy, kosz na śmieci. Chciałem gdzieś tutaj wrzucić. O, nie beczkę. Kosz na śmieci gdzieś tam po prostu. O. Dobra. I mamy, słuchajcie, chyba podniesiony komfort życia w bazie. Jakość powietrza jest do kitu. Jakość powietrza jest do kupu, moi drodzy. Ściany, meble, elektronika, oświetlenie. Oświetlenie. Ekwipunek Igora to będzie. Czy ulepszenia bazy. Ulepszenia bazy, na przykład. Narzędzia budowlane, miejsca do spania, zasilanie. Jakość powietrza. Możemy poprawić jakość powietrza jeszcze? O, możemy poprawić. Moi drodzy, możemy poprawić jakość powietrza, ale nie mamy na razie jak. Musiałbym rozebrać tamten oczyszczacz. Dostanę tu części elektroniczne, dostanę. Oczyszczacz powietrza bym musiał rozebrać po to, żeby zbudować, moi drodzy, jednostka oczyszczająca powietrze. To jest raz. I oczyszczacz powietrza to jest dwa, tak, czyli i w jednym i w drugim przypadku brakuje części elektronicznych. Komfort w bazie podniesie, komfort w bazie, aha, już jeden jest, a może być tylko jeden, tak. No i teraz co, rozebrać ten mały, zrobić ten duży, czy na razie jeszcze odpuścić sobie. Jakość powietrza minus 80, będziemy monitorowali powietrze potem. Na razie mamy, o proszę bardzo, tak, tutaj roślinka, tu telewizor, tak, tu może jakiś obrazek jeszcze się kiedyś trafi, zobaczymy, albo jakieś fajne oświetlenie, ale to wszystko później. Na razie mamy to jakby z głowy. Mam nadzieję, że zarówno Olivierowi, jak i moi drodzy, mnie i innym ludziom będzie się tu teraz mieszkało troszeczkę lepiej. Natomiast ja chciałbym zajrzeć na moją tablicę. Tu się powinno coś nowego pojawić. Nic się nie pojawiło nowego. No dobra. Nie to nie. Wychodzi na to, że powinienem się spać położyć. Chociaż nie, jeszcze coś widzę tu mnie jeszcze ciągle w tę stronę.
Czyżby radio? Nie. Czyżbym miał rozmawiać jeszcze z nim? Молодец, Игорь. Не пятизвездочный. Aha, no dobrze. Пока сойдет. No i dobrze, na razie nie mam co trenować, bo nawet gdybym chciał... Może pouczysz mnie swoim... wojennym chytrościom. Pomijmy. Вряд ли, но я с радостью обучу тебя. I potrzebujemy minimum... Minimum potrzebujemy 3 punkty lub 2 punkty na składanie się, więc w tym momencie, no niestety, możemy mu tylko podziękować za szkolenie. Jak skażesz, boss. Dobra, okej. W takim razie zupełnie spokojnie damy mu spokój i udamy się na spoczynek. No dobra, moi drodzy, wychodzi na to, że w dzisiejszym odcinku to wszystko. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zapraszam jak zwykle do polubienia, komentowania, subskrybowania. Jak się podobało, powiedzcie znajomym, niech też przyjdą i obejrzą, a my widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!